Let's remix it. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, Snipers vs. Stunters. Być może to wykonamy teraz na początku, ale kurczę, widzę, że coś kurde kiepsko idzie z przyjmowaniem zaproszeń, raptem jeden koleś. Kurczę, to im 4 osoby jak są, to jest fajnie już, a może być maksymalnie 16. No wtedy jest naprawdę totalnym mayhem. No dobra, trudno, ale pokażę wam tą akcję w dwójkę z gościem chyba, niestety tylko, ale jest warta pokazania moim zdaniem. Po prostu dwie drużyny. Jedna ma samochody, druga ma snajperki. Jedna drużyna musi zabić drugą. No klasyczny powiedzmy model zabawy, no ale... Co jest tutaj nieszablonowego, to... O kurde, czemu za 2 minuty dopiero? No, już myślałem, że 2 minuty będę musiał czekać. Co jest nieszablonowego tutaj, to miejsce. I bronie, jakimi posługują się konkretne drużyny. Jedna drużyna ma snajperki, druga ma samochody. I zobaczcie teraz, jak to wygląda. Ustawiłem 4 rundy, więc nawet jeżeli gościu teraz spadnie na łeb, to i tak damy radę. Więc tak, bierzemy sobie Zentorno. Wjeżdżamy tutaj na wyskok. I staramy się trafić w gościa. Tak po prostu, a on tam może sobie podnieść snajperki. Okej, więc spokojnie, spokojnie. Zobaczymy, czy w ogóle strzela i czy trafia. Moment, obróćmy się tutaj. To jest najgłupszy z możliwych pomysłów, bo on teraz może po prostu wycelować i mnie zabić, ale... Moment, gdzie on jest? Tam po lewej. No to uwaga, op! Oj, przeleciałem. Okrutnie. Ale dobra, jeszcze żyje, still alive. Dobra, o! Strzela, jednak strzela, dobra. Czy trzeba się mieć na baczności. Teraz jeden celny headshot i runda dla niego, bo jesteśmy tylko w dwójkę, przypominam. Okej, okay, spokojnie, spokojnie, zaraz do niego wskoczę. Ej, moment, ale to czym on strzelał, to nie była snajpa, to brzmiało jak pistolet. I strzelało tak szybko jak pistolet. Co jest grane? Czyżby tam się pojawiły jakieś inne bronie? Czyżby autor zmienił coś? Szlak. Dobra, nie trafiłem. W niego, co prawda, ale zaraz to się może zmienić. Nie no, za szybko strzela jak na snajpę, bo tam zawsze była ulokowana ta bardzo ciężka snajpa, najcięższa z możliwych. Okej, okay, dobra, o! Myślałem, że go bokiem jakoś zgarnę. Oj, piękne lądowanie na dach. Ale już ładnie się obrócił za to. Dobra, auto delikatnie roztrzaskane, ale to jeszcze nie znaczy, że muszę je zmieniać. Zmiana auta jest na miejscu wtedy, kiedy przestrzelą nam oponę. No! Jak kurde blisko! Ale spokojnie, coś się odwlecze, to nie uciecze. Zaraz się tym zajmiemy. Ej, właśnie, no i to jest dobry moment na zmianę auta. Przestrzeli mi oponę. Kurde, żółty tak za bardzo się wyróżnia. Może znowu uderzmy w ciemny kolor. Choć w sumie i tak widzimy je na mapie, no to nie wiem, czy kolor w ogóle tutaj gra jakieś kurde skrzypce. Jakiekolwiek. O! Ej, jak na moje główkę powinienem mu zgarnąć. Tak ładnie zapikowałem autem. Ale niestety za wysoko chyba. Był mój samochód, więc troszeczkę mniejsza prędkość teraz. O, stoi na środku, no kurde. No! Zabił mnie jak... Aha, bo pistolet, faktycznie, czyli po prostu mnie namierzył. Ale on też zginął. No ale no niestety on zginął jako drugi, no dobra. Z gościem, który ma pierwszą rangę, przegrałem pierwszą rundę. Dobra, jedną z czterech wygrał. Dobra, dobra. Aha, sorry, oczywiście. W komentarzach pisaliście, jak działają misje przeciwko. Więc to nie są tylko 4 rundy, tylko do 4 zwycięstw. Więc no, możliwe, że cały odcinek będzie zapełniony tą właśnie akcją. No zobaczcie, ja już mam snajperki, to czemu on miał pistolet? Czyżby tylko pierwsza runda była właśnie spod znaku pistoletów? Nie wiem, kurczę, ja zazwyczaj zaczynam w samochodzie pierwszą rundę, więc nie wiem, ale... Ale w sumie racja, kiedyś dostałem pistolet. No, może coś w tym jest. Ej, kurde, widzieliście? Zleciałbym na łeb. Pięknie. Ale dobra, no to uwaga, Piechol Sniper w dzisiejszym odcinku. Oj. Oj. Co on robi?
Nie! Niedoczekanie twoje. Ale dobra, liczę, że tutaj gdzieś spadniesz. Tak, żebym mógł, kurde, cię... Aj, nie! Nie! Dobra. Runda druga dla niego. Po moim debilnym błędzie. No, o jeden krok za daleko, no. Dobra. Koleś, druga runda dla ciebie. Kurde, lama ze mnie, no widzieliście to. Dobra, dobra. Wciskaj to, kontynuuj, nie ma co czekać. Kurde, pogrom taki, że... Normalnie, szkoda gadać. Ale okej, jesteśmy już w aucie, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Ale w sumie warto też wskoczyć na górę i pochlastać go nożem. Nie, ale teraz przynajmniej wiem, że jak będę bardzo blisko, to on dalej będzie miał snajperkę, a nie pistolet, więc... No. Już teraz tak łatwo mu nie pójdzie z zabójstwem mnie. Jeżeli już tam wskoczę. Dobra. Raz, dwa do środka. Radyjko. I start. Długie światła, będziemy gościa oślepiać, jakby co. Więc mówisz, tutaj jesteś, tak? No, najlepiej jest wylądować tam na górze. Wtedy można po prostu gościa zepchnąć. Dobra, turlaj, turlaj. Co jest, nie strzela? Czyżby nie wiedział jak? Nie, no na pewno wie jak. Nieważne, pierwsza ranga setna, czy kurde dwusetna, ale już umiejętność strzelania w GTA już ma się, kurczę, od samego początku. Oj, słabo. Ale? Ahaha! Daj! Gin! Po prostu, kurde, gin teraz. O, zrzućmy go na dół. Prosto w czeluść. Dokładnie. Tak to trzeba robić. Idealnie wymierzyć. Dostosować prędkość. Widzicie tego tytana z tyłu? Nie wiem, co się stało, one zawsze spadają na ziemię na początku rundy. Wtedy właśnie wszystko to zaczyna się eksplozją. No ale dobra, Piechol wraca do gry. 2-1 dla gościa z pierwszą rangą. Nie wiem, no chyba zaraz będę musiał podjąć próbę przeczytania jego ksywki. O, słyszeliście tą eksplozję? To właśnie były te tytany. Ale okej, jeżeli on znowu będzie się zatrzymywał i będzie starał się nakierować auto na wyskok, zanim się rozpędzi porządnie, no to mam nadzieję, że umiejętności snajperskie się uruchomią w Piecholu. O, i wtedy pójdzie jakiś hedzik. Tylko kurde, nie zbliża się do krawędzi, najlepiej by było w moim przypadku. No patrzcie, zatrzymuje się, no co za as. Ach. Może nie. Ale naprawdę przestraszyłem się, że już trafi tym razem. Okej, jedziesz w tamtą stronę, tak? To okej. Będziesz nawracał na środku? Pewnie, no patrzcie, asa. Bam. Tak to się robi, koleś. Nawracasz tylko za budynkami. Taki pro tip. Z mojej strony, twoją stronę. 2-2. I zaczyna się wszystko od początku, wszystko od nowa. Każdy z nas zarobił swoje. Nie, naprawdę też na tej akcji można się bardzo fajnie wzbogacić. No jak widzicie, za wygraną 870, a teraz zagraj sobie 16 takich rund i pekiel naprawdę jest spory, tak samo jak zabawa jest też przednia. Ach, kolejna eksplozja, tytany spadają na ziemię. Dobra, dawaj mi to auto już. Nie, i właśnie zastanawiałem się, czy nie kupić sobie Zentorno. Nie. Co prawda tutaj mi się dobrze nim jeździ. Nawet dobrze, ale... Kurde, za drogie jest, nie chce mi się znowu tyle zbierać. Poza tym niedługo będą hajsy, a wtedy muszę mieć odpowiedni pekiel, żeby chociażby się należycie przygotować na napady na banki, jubilerów i tak dalej. Oj! Oj, blisko! Stój, stój, stój! Aaaa! Cholera. No dobra, ale spokojnie, skoro pierwszy skok był prawie udany, to drugi albo będzie totalnie nietrafiony, albo się uda. Zaraz zobaczymy. Oj! Kurde, teraz ja wykonałem ten sam błąd, który wykonał on ostatnio. No, oj, no przeleciał trochę. Dobra, spokojnie, na wstecznym, na wstecznym. No nie można stać w miejscu, kiedy on ma snajpę i może dokonać takiego samego zabójstwa, jak ja dokonałem przed chwilą na nim. No znowu głupi, kurde, błąd. O, shit, ruszaj, ruszaj, na prawo i lewo, na prawo i lewo. Dobra, tutaj. Ah, za wysoko. Ej! No kurde, ale ze mnie kaskader. No, tutaj się nawraca koleś, tutaj. Teraz jesteś zasłonięty przez budynek. Ej, trafił. Trafił we mnie, widzieliście? Alas. Ach, kurde, już trzymałem hamulec, żeby tam się zatrzymać.
No i teraz może mnie zabić, bardzo łatwo. No powinien wręcz, ale nie zrobił tego. Może faktycznie czekał, aż się nie obrócę na koła? Dobra, ale wszystkie oponki sprawne, więc nie ma co jeszcze zmieniać samochodu. Jeszcze nie teraz. Oj, chyba za lekko, albo idealnie? Tak jest, perfekt! 3-2! Jak? Nie, serio, zaraz to przeczytam. Pronzor? Nie, kurczę. Pozwólcie, że się troszeczkę zbliżę do telewizora. No. Pronzor. Albo pr-zeronzor. Kurczę. Nie? Dobra, jedziemy dalej. Już mi się podoba. Kurczę, kiedy wygrywam oczywiście, nie? No, i teraz było bardzo dobrze widać te eksplozje, o których mówiłem. No inaczej, kto uwierzył na słuch? Temu chwała, ale kto teraz uwierzył dopiero? Po zobaczeniu, no to tylko tyle do powiedzenia mam. Ty niewierny Tomaszu, ty. No, spokojnie. Snajpa jest, naboi mało. Zaraz trzeba będzie podnieść więcej, ale spokojnie. Bam! Oponka? Chyba nie. A! Nie jest! Kurde! Piechol the sniper! Czyżby 4-2 i zwycięzca? Tak jest! No ale dobra, jeszcze troszeczkę czasu zostało w tym odcinku. No i zobaczcie, 6000! I dużo punktów reputacji nawet. Nie no, wszystko spoko. Mam nadzieję, że koleś da kciuk w górę. Znowu godnie reprezentowane. Mordercze lamy. Represent. No co, lubisz czy nie lubisz, koleś? No, ranga ci wpadła za tą akcję. 5 zgonów, 1 zabójstwo. No bo jedno moje samobójstwo też było, niestety. O, no ale co zrobić? Cóż począć? O, ale nie, fajnie, że gościowi pokazałem, jeżeli to jest faktycznie jego początek zabawy z GTA Online. Chyba faktycznie tak jest. Że dobrze, że mu pokazałem. Ej, może szybkie śmigła jeszcze? Co ty na to? Pozapraszam jakiś inny gracz? Nie, opuścił grę, szlak. Ale dobra, to może, że zaproszę kogoś. Nie, ale ten. Chodzi mi o to, że pokazałem mu, że nie tylko misje stworzone przez Rockstar, nie tylko wyścigi, ale też takie właśnie niestandardowe zabawy. Nie, wiecie co? Ej, nie mogę wyjść? No, mogę na szczęście. Nie no, wyjdźmy do swobodnej i zobaczymy, może jakieś zaproszenie do misji będzie, bo na misjach zarabia się najwięcej. No fajnie by było, bym się nie obraził, jakby jakiś pekiel dodatkowy jeszcze wpadł. Albo, ej właśnie, już wiem. Szemrany glina. To jest coś, co ostatnio sprawiało mi wiele radości. Czyli po prostu dwie drużyny. Choć w sumie nie wiem, moment. Dwie? Czy jest możliwość, żeby włączyć tam trzy? Albo nawet i cztery? No ale dobra, w każdym razie. I zwróćcie uwagę, że już staram się walczyć z błędem językowym, jaki popełniałem. W każdym bądź razie. W każdym razie. Chodzi tam o to, że po mieście porusza się policjantka z dowodami w pewnej bardzo ważnej dla Martina Matrazzo rozprawie sądowej. No i trzeba przejąć te dowody, a później dostarczyć do Lestera. Choć moment, właśnie. Skoro trzeba dostarczyć do Lestera, to może to jest misja Lestera, nie Martina. A zresztą to jest mało ważne. Nieistotne wręcz, dla kogo to jest misja. Ważne jest to, że nazywa się Szemrany Glina i sprawia naprawdę wiele radości, więc zaraz wskoczymy. Ej, moment, chyba że goście z nagrodą jest blisko. Ej, jest blisko akurat. Give me my car. Ej, tutaj podobno jest. Aha, pode mną, tak? Oczywiście. Tam, dobra. Okej, nie powinno być problemów z zabraniem tego auta, ale... No właśnie, czy przeżyję tutaj spotkanie z samochodami? Tak, na szczęście tak. Ej, dobra, mam 5 kafli przy sobie, ale mam nadzieję, że żaden oprych mnie nie dorwie. Dobrze tam widziałem? Mafia Boss? Taką koleś sobie ksywkę wpisał. No, dobra. Teraz inaczej. Jeżeli to jest faktycznie tylko ksywka, to spoko, nie? Nie ma problemu. Ale jeżeli faktycznie to jest mafijny boss i się na mnie zdenerwuje, no tego bym nie chciał. Tego naprawdę bym nie chciał. Ej, dobra, ale tutaj odbijmy. Kurde, tutaj odbijmy, powiedziałem. Okej. Dobra, i teraz jesteśmy już wystarczająco chyba blisko, żeby... Oj, ale czy ja tu przejadę? No cholera! Ale dobra, jest z drugiej strony wyjazd. Na moje szczęście. Dobra, ale czy na pewno? Tak jest, dobra. Co my tam mamy? Może lepiej rozwiążmy to przylepą. Co wy na to?
Moment, czy on jest przy naszym znanym i lubianym Los Santos Customs? Naprawdę? Stoisz tutaj, czy jesteś na górze? Stoisz tutaj po prostu. Więc pozwól, że tak zrobię. Dobra. Jeszcze mnie zdążył zabić! Aha. No dobra. To było dosyć niespodziewane. Ale dobra, ale 5000 nagrody zdobyte, więc teraz pozostaje mi tylko stworzyć tą moją akcję. Zaznaczone. Gdzie jest szemrana glina? Tutaj. Proszę bardzo. Pyk. Może jeszcze uda nam się rozegrać to przed końcem odcinka. Kurczę, no mam nadzieję. Bo niezwykłem przerywać akcji w połowie i kończyć odcinków. Równowaga drużyna włączona. Pora dnia. Niech będzie rano. Większa widoczność. Wymuszona plus zebrana plus własna. Nie, wymuszona plus zebrana tutaj musi być ustawiona, bo inaczej wszyscy by do siebie pruli, kurczę, czym popadnie. Ale tylko jedną rundę, kochani, ustawię. Jeżeli wam się to spodoba, to najwyżej później więcej. I też mam nadzieję, że z ekipą wtedy już. Dobra, kamizelkę kupię. Okej, okay, wszyscy z bieżącej. Oh shit. Z ostatniej akcji zaprosimy też gościa, choć go już nie ma. Znajomych? Oczywiście, że tak. Członków ekipy również też. Dopasowane umiejętności? Czemu nie? Okej, okay. Jeśli ja to zaproszenie automatycznie i graj. No dobra, tylko teraz tak. Godzina niestety nie jest najlepsza na takie typu rzeczy. Na tego typu rzeczy. No niechętnie ludzie przyjmują zaproszenia, niestety. W okolicach godziny 15. No jeszcze są w szkołach, albo już teraz kończą grę, bo idą gdzieś tam. No. Kurde, no nie mówcie. No nie mówcie, że nikt, autentycznie nikt. No serio, kurde, w pojedynkę tatu nie wystartuje. No trzecia ranga jest wymagana tylko, no. No bariery żadnej nie ma teraz. Serio, żadnej bariery nie ma, bo i tak na zaproszenie można z obojętnie jaką rangą się tutaj dołączać. Dobra, jest jeden. Jest i drugi. Dobra, jest i czwarty. Dobra, w sumie w czwórkę już można wystartować, ale jeszcze chwileczkę poczekajmy. Nie będę przedłużał czasu. Paris Saint-Germain. Ej, dobra. A wystartujmy w czwórkę po prostu. Serio, pyk, od razu. Nie ma co czekać na resztę. Bo to może trochę długo potrwać. No na czym to polega, już mniej więcej mówiłem, ale tak. Przechwycić dowody, uciec z policji, dostarczyć do Lestera. Tak to wygląda. No i jeszcze drużyna po drugiej stronie, która też próbuje przejąć te same dowody. I jeszcze do tego zabić cię. No ale właśnie dlatego są pistolety tylko, a nie pełen arsenał, bo to by naprawdę graniczyło z cudem, żeby cokolwiek tutaj, gdziekolwiek dostarczyć. Ej, jestem w pojedynkę? Tak? Serio? Nie, jesteśmy w dwójkę, dobra. Teraz tak, kto pierwszy do fotelu kierowcy? Okej, więc ja już tutaj wiem, co trzeba mniej więcej zrobić. O, powinienem być pierwszy na miejscu, ale kurczę, fajnie zmienić sobie samochód już na początku na jakiś szybszy. Bo koło respawnu są dwa dosyć wolne samochody, a później szybkość się przydaje i to bardzo. Więc jeżeli coś fajnego tutaj wypatrzę, to sobie zmienię. O, może nie ten. Kurde, motor. Motor to jest ciekawa opcja. Ale może nie konkretnie, nie, niekoniecznie w tym momencie. Dobra, tak podejrzewałem. Oj, ale to już wezmę. Oni mogą sobie przejmować dowody, ale ja ich na pewno doścignę tym oto samochodem. Dobra. Yeah. Tutaj, tak? No cholera jasna. Nie, serio, bo oni są jeszcze daleko. Jeszcze naprawdę jest szansa, że przejmę dowody jako pierwszy. Okej. Wow. Zebrał dowody już? Mój ziomek zebrał już dowody, ale fajnie. Ej, dobra, czemu się zahaczyłem? Aha, dobra, sorry. Koleś, najlepiej by było, jakbyś wsiadł tutaj do mnie teraz. Ja mam szybsze auto. Zdecydowanie szybsze. Ale najpierw, tak jak mówiłem, trzeba policjantów zgubić. A więc pojedźmy sobie tędy. Dobra. Okej, i trzymajmy się jego pleców. A on musiał szybciej ode mnie szybsze auto przejąć po prostu. No, bo też po prostu lepiej skręcał i tak dalej, i tak dalej. Ej, tam ktoś coś próbuje gadać, tylko sorry, tak jak zwykle
No jakbym miał słuchawki na uszach, to może bym go słyszał i rozumiał, ale teraz to nawet nie wiem, czy on gada w naszym rodzimym, ojczystym języku. Gdzie jesteś? Tam, dobra. Spokojnie, jestem blisko. Co tam masz? A, dobry samochód. Bardzo dobry samochód na tą misję. O, będę się trzymał blisko, jakby co będę cię osłaniał przed wszystkim, co cię może zatrzymać. Ale nie muszę tego robić w pełnej ciszy, oczywiście. Co, to on liczy naprawdę na to, że będzie mógł z pościgiem policyjnym dostarczyć dowody? No właśnie, nie wydaje mi się. Moment, czyżbym złapał jakąś gumę, bo troszeczkę wolno jadę teraz. Nie no, oby nie, oby nie. No ale gdzie jest druga drużyna, przepraszam bardzo. Oni tam się gdzieś kręcą, nie wierzę. Siadasz? A nie, no pewnie czeka, aż policja przestanie nas zgonić. Ej, oj, shit. No koleś, ja bym odbił jakąś boczną teraz. No ja już jestem ścigany, niestety. Ale ty jeszcze nie. Choć w sumie już pewnie jest, też jesteś. Niestety. Mam nadzieję, że nie spowodowane to było moją głupotą. Ale okej, dobra, moment. Zajmijmy się nimi. Przestrzelając im oponkę. Okej, biorę ich na siebie koleś, a ty naprawdę zajmij się już dostarczaniem paczki w pobliże garażu. Dobra, tutaj kółeczka sobie róbmy. Policjanci szanowni. No, na tyle szanowni, że aż do nich strzelam, nie? No ale tak to w GTA już bywa, no. Dobra. Aha, sorry, to nie były krzaki, to jednak było drzewo. Miało swój pień. Pień na tyle twardy, że samochód go nie przebił. Ej, kurde, bo tam już druga drużyna się zbliża. Co prawda jeden koleś tylko z drugiej drużyny, no ale... zawsze coś. No, a są dwie osoby w tamtym teamie. Więc czemu koleś w pojedynkę próbuje to zrobić? Nie wiem, ale... co nie zmienia faktu, że muszę spróbować mu przeszkodzić. Inaczej, ja muszę mu przeszkodzić w przeszkodzeniu naszemu gościowi z drużyny. Tak po prostu. Kurde. Mam nadzieję, że mój pościg się nie przekłada też na jego pościg. No, dokładnie. Nie przekłada się, bo dostarczył już, co trzeba. No ale kurczę, fajnie by było się umówić jakąś większą, zgraną ekipą na rozgrywanie tej misji. Naprawdę. Jaja nieziemskie, po prostu. Kurde. Nie, ale sorry, kochani, wybaczcie. Ten camshot na twarz, dobrze udawany. I dobrze, nie ja jestem jego autorem, bo to by było naprawdę poniżej pasa. No, ale wybaczcie, ja naprawdę muszę skończyć niestety ten odcinek w tym miejscu. Więc trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!